Posłuchaj uważnie. Możesz spędzać na siłowni wiele godzin i wypijać hektolitr proteinowych szejków, a mimo tego górna część twojego ciała nadal nie będzie idealna. Ale jeśli będziesz wiedzieć, jakie ćwiczenia wykonywać i jak zaplanować swoje treningi, z pewnością odniesiesz sukces. Gotowy? Dobrze! Zacznijmy od boksowania hantlami. To ćwiczenie to dobra rozgrzewka dla rąk, ramion i pleców, dlatego zaczniemy właśnie od niego. Weź do rąk hantle, a jeśli ich nie masz, wystarczą butelki z wodą. Ustaw ręce na wysokości klatki piersiowej. Teraz wykonuj ruchy w przód, jakbyś zadawał ciosy. Utrzymuj rękę na wysokości ramienia, a kiedy będzie wyprostowana, obróć pięść w dół, w stronę podłogi. Następnie wykonaj ten sam ruch ręką. 10 powtórzeń powinno na dzisiaj wystarczyć. Odliczajmy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Doskonale. Uginanie ramion. Teraz popracujmy nad bicepsami, ramionami i górną częścią pleców. Stań prosto ze stopami rozstawionymi na szerokości ramion. Właśnie tak. Trzymaj hantle w dłoniach, zwróconych do wewnątrz. Teraz przyciągnij hantle do ramion. Trzymaj je tu na moment i znowu opuść ręce. Pamiętaj, by wciągnąć brzuch, ściągnąć łopatki i trzymać łokcie przy bokach. Wszystko jasne? No to zaczynamy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Wyciskanie w leżeniu. Usiądź na brzegu ławki. Łóżko też doskonale się sprawdzi. I zegnij kolana pod kątem 90 stopni. Twoje stopy powinny być ułożone nieco szerzej niż na szerokość ramion. W tej pozycji połóż się powoli, trzymając hantle blisko klatki piersiowej, a łokcie zgięte pod kątem 90 stopni. Podnieś ręce do góry i spróbuj utrzymać ciężarki nieruchomo przez sekundę lub dwie. Po chwili naprawdę poczujesz, jak pracują mięśnie twojej klatki piersiowej. Następnie powoli opuść ramiona w dół. Uważaj, nie spiesz się i trzymaj mocno ciężarki. Nie chciałbyś, aby któryś spadł ci na twarz, prawda? Miała. Gotowy? I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak trzymać. Unoszenie hantli w skłonie. To ćwiczenie na górne partie ciała doskonale poprawia też postawę, co zapewni ci podwójny sukces. Zacznij od zgięcia nóg w kolanach i lekkiego pochylenia się w biodrach. Pamiętaj, aby plecy były wyprostowane. Ręce trzymaj z przodu. Dłonie, w których trzymasz ciężarki, powinny być skierowane do siebie. Unieś ręce do góry i na boki, utrzymując je przez chwilę na wysokości ramion i lekko zginając łokcie. Następnie opuść ręce do pozycji wyjściowej. Odliczamy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i koniec. Ćwiczenie na tricepsy. Stań prosto, trzymając hantle w dłoniach. Wysuń prawą nogę do przodu, zegnij kolano i lekko się pochyl. Unieś ciężarek trzymany w prawej ręce do biodra. Trzymając rękę zgiętą w łokciu, napnij triceps, a następnie wyprostuj rękę do tyłu. Ramię powinno być nieruchome. Poruszaj jedynie przed ramieniem. Najpierw prawa ręka. 1, 2, 3, 4,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Teraz wysuń do przodu lewą nogę i wyprostuj do tyłu lewą rękę. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Właśnie tak. Podnoszenie hantli stojąc. Stań prosto, trzymając ciężarki w obu rękach. Wysuń ramiona, zginając łokcie pod kątem 90 stopni. Upewnij się, że są w pozycji równoległej do podłogi. Następnie unieś hantle nad głowę, przytrzymaj na sekundę i opuść do pozycji wyjściowej. Okej, pokaż co potrafisz. 1 2 3 4 Jesteś w połowie drogi. 7 8 9 10 Unoszenie hantli wzdłuż tułowia. Stań ze stopami rozstawionymi na szerokość bioder i wyprostuj plecy. Trzymaj hantle przed sobą z dłońmi skierowanymi w stronę nóg. Teraz unieś je blisko klatki piersiowej. Staraj się, żeby twoje łokcie tworzyły prostą linię z ramionami. Przytrzymaj tak ręce na kilka sekund i wróć do pozycji wyjściowej. Gotów? A więc 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 Zmyliłem cię? Doskonale sobie radzisz. Jeszcze tylko 3 ćwiczenia. Rosyjski twist. Teraz zajmiemy się mięśniami brzucha, pracując jednocześnie nad górną częścią ciała. Usiądź prosto na podłodze, zegnij kolana i lekko się odchyl. Jeśli chcesz wzmocnić efekt, trzymaj przy klatce piersiowej piłkę lekarską. Teraz wykonaj skręt w prawo, przenosząc na tę stronę piłkę lekarską. Żeby utrudnić sobie zadanie, możesz także unieść nieco nogi. Dobrze, odliczamy w dół. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 i 1 Pompki. Pompki angażują różne mięśnie w zależności od ułożenia rąk. Jeśli chcesz poprawić plecy i barki, trzymaj ręce rozstawione na szerokość ramion. Jeśli planujesz rozbudować tricepsy, ustaw łokcie blisko boków. Niezależnie co wybierzesz, zacznij od wysokiej deski. Jeśli zwykłe pompki są za trudne, możesz opierać się na kolanach. Zegnij ramiona w łokciach i opuść górną część ciała na podłogę. Następnie wypchnij się rękami do pozycji wyjściowej. Dzisiaj zrobimy tylko 5 pompek. Gotów? 1 2 3 4 i 5 Dobra robota! Oczywiście podczas kolejnych treningów możesz zwiększyć liczbę pompek. Jeśli dopiero zaczynasz, zacznij od 1 do 5 powtórzeń. Kiedy poczujesz, że to zbyt łatwe, zacznij robić od 6 do 10 pompek, wchodząc na poziom średnio zaawansowany. Potem, na poziomie zaawansowanym, postaraj się robić od 11 do 20 pompek, zwiększając dalej ich liczbę, gdy poczujesz, że wykonujesz je z łatwością. Deska. Ustaw się w pozycji jak do pompek, opierając się na przedramionach tak, by łokcie znajdowały się pod ramionami. Upewnij się, że twoje ciało tworzy linię prostą. Nie obniżaj bioder w stronę podłogi.
Czy myślisz, że potrafisz utrzymać się w tej pozycji przez 30 sekund? Wiem, że możesz, więc ustawmy zegar na pół minuty. Zaczynamy! Wiesz lub nie, deska to ćwiczenie niemal całego ciała i jest doskonałym zakończeniem treningu. Angażuje mięśnie brzucha, ramion, pleców, rąk, a nawet nóg. I to wszystko, jeśli chodzi o dzisiejszy trening, ale nie odchodź jeszcze. Jest kilka ważnych rzeczy, które musisz wiedzieć. Ten plan ćwiczeń może służyć różnym celom, w zależności od efektów, jakie chcesz uzyskać. Masz więc trzy opcje do wyboru. Trening obwodowy. Zakłada wykonywanie każdego ćwiczenia przez jedną minutę i przechodzenie kolejno do następnego, bez żadnych przerw. Możesz zrobić sobie jednominutową przerwę po pierwszym obwodzie, zanim zaczniesz kolejny. Staraj się nie robić więcej niż trzy obwody, obejmujące 15-20-minutowe rundy. Taki trening wzmocni cię i pomoże szybko spalić kalorie. Super serie. Ten rodzaj treningu najlepiej nadaje się do budowania mięśni i zwiększania wytrzymałości. Wybierz tylko 2-3 ćwiczenia z tych, które proponuję i powtarzaj je jedno po drugim, bez przerwy pomiędzy nimi. To będzie jeden superset. Możesz wykonywać 2 lub 3 supersety z jednominutowymi przerwami po każdym z nich. Trening siłowy górnych partii ciała. Ten rodzaj treningu będzie doskonały, jeśli chcesz pracować nad konkretnymi partiami. Wszystko, co musisz zrobić, to powtarzać każde ćwiczenie 3 razy z około 10-30-sekundowymi przerwami pomiędzy każdą serią. Jeśli twoim celem jest zbudowanie masy mięśniowej, użyj cięższych hantli i wykonuj około 6-8 powtórzeń każdego ćwiczenia. Jeśli nie chcesz bardzo wyrobionych mięśni, 12-15 powtórzeń zupełnie wystarczy. Regularne treningi mogą szybko przynieść ci oczekiwane rezultaty, ale oczywiście dieta odgrywa także ważną rolę. Niestety śmieciowe jedzenie nie doprowadzi cię do tricepsów, ramion i klatki piersiowej twoich marzeń. Natomiast jajka, pierś z kurczaka, szpinak, brokuły, słodkie ziemniaki i każdy zdrowy posiłek zapewnią ci upragnioną sylwetkę. Produkty wysokobiałkowe są zawsze dobrym wyborem, ponieważ pomagają odbudować uszkodzoną tkankę mięśniową. Mikrourazy mięśni zawsze towarzyszą ćwiczeniom. I nie zapomnij o nawadnianiu organizmu. Tak więc sekret idealnego ciała jest prosty. Zdrowe odżywianie, właściwy trening, mnóstwo wody i konsekwencja. Co cię powstrzymuje? Powiedz nam, które ćwiczenie na górne partie ciała lubisz najbardziej? Daj nam znać w komentarzach. Pamiętaj, by dać nam łapkę w górę, udostępnij filmik znajomym i kliknij subskrypcję, by pozostać po jasnej stronie życia.